Honda Civic z silnikiem benzynowym była w naszej redakcji około rok temu, ale tym razem dostaliśmy wersję z silnikiem diesla i po faceliftingu. Zapraszam na test. Zeszłoroczny facelifting Honda Civic chyba w dużym stopniu był inspirowany przez Honda Civic Type R, dlatego że widać tu z daleka, naprawdę z daleka, nowy wzór świateł LED, który ma tak charakterystyczny kształt, że ten samochód na drodze jest absolutnie nie do pomylenia. To nie jest koniec zmian, przestylizowany został właściwie cały pas przedni i dzięki takiej grze kolorów i czarnym wstawkom widzimy tu z przodu taką charakterystyczną literę V. Światła LED pojawiły się zresztą również z tyłu. Zwróćcie uwagę też na boczną linię, która się nie zmieniło, ale teraz jakoś mi się skojarzyło. Czy Wam ten samochód nie przypomina jakiegoś szybkiego pociągu? TGV? Pendolino? Napiszcie, co Wy myślicie. O wnętrzu Honda Civic już opowiadałem w poprzednim swoim teście, więc teraz nie będę się powtarzał, nie będę sprawdzał plastików, nie będę pokazywał tych faktur, takich tworzyw miękkich, czy takich właśnie plastików udających całkiem skutecznie jakieś tam metale. Skupię się tylko na różnicach pomiędzy wersją przed faceliftingiem, a po faceliftingu. A jest to ten 7-calowy duży ekran, który jest dotykowy oczywiście i który bazuje na Androidzie, co zresztą widzimy w tej chwili. Widzimy tu znajome ikonki i widzimy tu możliwość instalowania też własnych aplikacji. Mamy też taki ekran Home, gdzie możemy na skróty przeskoczyć do nawigacji albo przejść tutaj z ekranu na ekran. To akurat pusty, tu jest jedna aplikacja. Wchodzimy do Honda App Center, tu można coś pobrać dodatkowo. Co prawda tu nie mamy połączenia z internetem, więc zgadzamy się, ale to wychodzi, wiadomo. Oczywiście to wszystko jest również na liście ikonek. Proszę bardzo, możemy też oczywiście przejść do widżetów. Widżetów też jest parę, możemy tu jakoś tam poustawiać, poukładać. Generalnie zabawa jak w Androidzie. No i to jest główna różnica. Poza tym tu mamy przycisk do wybierania twardości amortyzatorów. To też jest ciekawostka. Poza tym chyba o wszystkim już opowiadałem. UFO w środku, takie jakie lubimy. Honda nie rozpieszczała liczbą silników do wyboru przed faceliftingiem i po faceliftingu nic się nie zmieniło. Wciąż mamy tylko dwa silniki. Benzyna 1.8, który ma 142 konie i 174 Nm i diesel 1.6, 120 konie i 300 Nm. Właśnie diesla dzisiaj testujemy. Napęd naprzód, sześciobiegowa manualna skrzynia biegów, prędkość maksymalna 195 do setki. Czekamy 10,5 sekundy. Ale w tym silniku najważniejsze nie są osiągi, tylko spalanie. Bardzo niewielkie spalanie. 3,7 w trasie, 3,9 średnie, 4,3 w mieście. To wszystko oczywiście sprawdziliśmy i zobaczycie to w osobnych filmach. I przyspieszenie, i spalanie. Dodam tylko, że bak mieści 50 litrów, co oznacza, że nawet jeśli będziemy mocno cisnąć, wciąż przejedziemy na jednym baku ponad 1000 km. Pamiętam, jak nie chciałem się rozstać z Hondą Civic testową z silnikiem benzynowym. Tak bardzo mnie wkręcił ten silnik, który z pojemności 1.8 może nie wyciągał jakichś kosmicznych mocy, około 140 koni, ale jednak dawał takie wrażenie, jakby pod maską było co najmniej tych koni 200. Ten odgłos, te wysokie obroty, to wkręcanie się, to coraz większe wciskanie fotel po w miarę tego, jak obrotomierz wbija się coraz wyżej, aż do czerwonego pola. To był samochód, który dawał bardzo dużo takich fajnych, pozytywnych emocji. W przypadku wersji z silnikiem diesla, szczerze mówiąc, ten samochód ma zupełnie inny charakter i zupełnie inne daje wrażenie. Mimo że parametry nie są wcale dużo gorsze, a i tu mamy 120 koni, więc niewiele mniej, mamy znacznie więcej momentu obrotowego. Mniej więcej od 1500 obrotów pozwalają już naprawdę bardzo sprawnie przyspieszać. Tutaj zmiany biegów nie będą nam zbyt często potrzebne, aczkolwiek jeśli chcemy często zmieniać, to proszę bardzo, skrzynia biegów działa naprawdę bardzo precyzyjnie, skoki są bardzo krótkie i każda zmiana biegów to jest jak najbardziej przyjemna czynność. Tylko że ogólnie cały samochód nie nastraja do tego, aby wkręcać się wysoko, tym bardziej, że gdzie tu się wkręcać 4500 i mamy czerwony
zielone pole, więc to jest silnik, który raczej nastraja do tego, aby jechać sobie powoli, na niskich obrotach, spokojnie obserwując, jak spada zużycie paliwa. Ono naprawdę spada i spada i spada, więc z punktu widzenia jakby możliwości tego samochodu i tego podwozia, to mamy tu jeszcze możliwość regulacji siły tłumienia amortyzatorów i to działa naprawdę w bardzo precyzyjny sposób, bardzo szybki sposób. Zmieniamy z komfortu na sport, na dynamic i czujemy, zanim jeszcze zdejmiemy palec z przycisku, od razu czujemy, że nagle nasza droga stała się jakaś taka bardziej wyboista, a samochód w zakrętach zachowuje się dużo bardziej precyzyjnie i tak bardziej sportowo, ale w zestawieniu z tym silnikiem diesla to nie jest sportowy samochód. To jest samochód dla osoby spokojnej, która będzie się cieszyła niskim spalaniem, która będzie się cieszyła, że tak naprawdę ten samochód jest gotowy, aby zrobić więcej, ale jego charakter jest raczej takie na spokojne, długie i bardzo, bardzo oszczędne trasy. Facelifting przyniósł też pewne zmiany w cennikach. Podstawowa cena diesla zmniejszyła się o około 900 zł, a najbardziej staniała benzyna. Wcześniej kosztowała około 81 tysięcy złotych, teraz kosztuje 75, tak jak wspomniałem. Skąd tak duża zmiana? Otóż wcześniej benzyna dostępna była tylko od poziomu wyposażenia Comfort. Teraz jest dostępna od podstawowego poziomu wyposażenia, czyli S. A więc różnica w cenie to jest tak naprawdę różnica w wyposażeniu. Ze względu na dwa silniki do wyboru, paleta różnych opcji zakupowych nie jest zbyt długa, ale i tak producent się postarał, dlatego że ze względu choćby na rozpiętość cenową, popatrzcie, najtańsza Honda Civic kosztuje około 75 tysięcy złotych, najdroższa około 113, więc jest coś do wyboru. Oczywiście te tańsze silniki to silniki benzynowe, te droższe to silniki diesla. I tak benzynę możemy kupić w 5 pakietach wyposażenia: S, Comfort, Elegance, Lifestyle i Executive, i wtedy różnica w rozpiętość ceny w samych benzynach to jest od 75 do 106, a diesla możemy kupić również w 5 S, Comfort, Elegance, Lifestyle i Executive, przy czym różnica cen wtedy jest od najtańszego za 86 tysięcy do najdroższego za 113. Spośród wszystkich opcji dodatkowych w cenniku zwróciłbym uwagę na jedną pozycję, a mianowicie system bezpieczeństwa ADAS. Kosztuje to 2900 zł, jest dostępny w 3 wyższych opcjach wyposażenia, ale ta cena nie wydaje się być przesadzona, dlatego że ten system składa się tak naprawdę z wielu systemów, które dbają o nasze bezpieczeństwo. Posłuchajcie. System ostrzegania przed kolizją, ostrzeganie o zjeżdżaniu z pasa ruchu, rozpoznawanie znaków drogowych, automatycznych świateł drogowych, monitorowanie martwego pola widzenia w lusterkach, czy też ostrzeganie o zbliżającym się pojeździe podczas cofania. Jak widać, za 2900 zł lista wydaje się być wystarczająco długa. Konkurencja na rynku kompaktowych kombi jest spora, ale szczerze mówiąc, z ceną zaczynającą się od 75 tysięcy złotych, Honda Civic prawie zawsze, właściwie to w tym naszym zestawieniu, zawsze jest droższa od konkurencji. Popatrzcie sami, najbliżej jest Peugeot 308 kombi, który ze 110-konnym silnikiem kosztuje 70 500 zł, a więc i tak 5 tysięcy złotych taniej. Ale dalej już jest tylko jeszcze taniej. Przykładowo Ford Focus kombi albo też Golf Variant możemy dostać za 67 tysięcy, w obu przypadkach z silnikiem o mocy 85 koni mechanicznych. Możemy też zejść odrobinę niżej i kupić Seat Leona ST, który również z 85-konnym silnikiem będzie kosztował 59 tysięcy złotych. Możemy zejść jeszcze niżej i za około 58 tysięcy złotych kupić albo Kia Ceed w wersji kombi, albo Hyundai i30 w wersji kombi. W obu przypadkach z silnikami o mocy 100 koni. A więc widać, że choć Honda Civic już w podstawowej wersji daje całkiem dużo mocy, bo około 140 koni, to jednak w porównaniu cenowym wypada raczej blado. Z mojego punktu widzenia dwie najważniejsze zmiany to po pierwsze wprowadzenie Androida do systemu multimedialnego, co skutkuje pewnymi ciekawymi możliwościami, a druga zmiana to zmiana tak naprawdę nie w samochodzie, tylko w marketingu naokoło samochodu. Wcześniej ten samochód kosztował 81 tysięcy w najtańszej wersji i w porównaniu do konkurencji było to drogo. Teraz kosztuje w najtańszej wersji 75 tysięcy i choć to nie jest obniżka tak naprawdę ceny, tylko obniżka wyposażenia i ceny, a więc dostajemy biedniejszą wersję za niższą cenę, ale dzięki temu, że te 75 tysięcy już nie różni się tak drastycznie od ceny konkurencji jak niegdyś 81, być może więcej klientów przyjdzie do salonów Hondy i spróbuje się zapoznać z Hondą Civic i być może ona ich przekona. W tym teście przedstawiliśmy Wam tylko różnicę pomiędzy Hondą Civic przed faceliftingiem, a po faceliftingu i ominęliśmy elementy, które się w tym samochodzie po faceliftingu nie zmieniły. A więc jeśli interesuje Was test dwumetrowca czy oglądanie bagażnika, to zachęcam do obejrzenia poprzedniego testu, link do którego znajdziecie w opisie. Do zobaczenia i pamiętajcie o subskrypcji.